Przechodzimy do kolejnego punktu rozpatrywania porządku obrad. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany zadań powierzonych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w roku 2013. Szanowni Państwo, tutaj pewne zmiany musimy zrobić. Jest to związane z połączeniem dwóch zadań, które no niestety nie udało się w tym roku tak zrealizować, jak planowaliśmy. Planowaliśmy, aby pieniądze, które przeznaczamy dla osób niepełnosprawnych, do nich trafiły. Jednakże jeden z warunków naszych to było dofinansowanie przede wszystkim osób niepełnosprawnych z dzielnicy 16. Niestety nie udało się w jednym z zadań tego warunku dotrzymać i po konsultacji z Wydziałem Spraw Społecznych zaproponowaliśmy tutaj Państwu połączenie dwóch zadań i zwiększenia zadania dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjno-czasowego dla dzieci niepełnosprawnych z terenu dzielnicy 16 o kwotę 5700, co pozwoli na wyjazd dzieci i osób, które się opiekują niepełnosprawnymi z terenu dzielnicy 16 z listy rezerwowej w tym zadaniu. I to jest główny powód podjęcia dzisiejszej poprawki. Otwieram dyskusję w tym temacie. Czy ktoś by chciał zadać pytanie? Nie widzę, więc zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto wstrzymał się od głosu. Również nie widzę. A więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie zmiany zadań powierzonych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w roku 2013.